Siemanko, cześć, witam na kanale, z tej strony Simon D. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić bardzo, bardzo brudnego Harley'a z całego syfu, który powstał na nim podczas długiej podróży wczoraj. Właściwie, przepraszam, dzisiaj rano wróciłem z Anglii motocyklem. Zrobiliśmy około 600 km i motocykl wymaga gruntownego czyszczenia. Będę do tego używał MacOffa. MacOff Cleaner i Protectant, także zapraszam. Na początek pokażę Wam, jak on wygląda w tej chwili. Zobaczcie, chrom cały jest jak w błocie. Mieliśmy około 400 mil do zrobienia, z tego 350 w deszczu. Motocykl jest kompletnie upierdoczony. Nie wygląda jak Harley, jest brudny, po prostu jest brudny. Zacieki, błoto, piasek ma wszędzie. Tak wygląda Harry po podróży. Także, dobra, tak to wygląda, no jest brudas, jest strasznie. I teraz, żeby go ogarnąć MacOffem, kochani, trzeba rypnąć taką akcję. Dobra. No i teraz, żeby go ogarnąć, trzeba go pierw zwilżyć. Jedziemy. Ok, motocykl jest zwilżony i jedziemy z koksem. MacOff Cleaner, jedziemy po całości. Tutaj niestety nie ma co się bawić, jest tak upierdolony, że trzeba go po prostu całego. Jak widzicie, na porządne umycie zużywam około 1/5 butelki MacOffa. Przeważnie tyle mi wychodzi. No ale trzeba. Nieważne, nie przejmujcie się, że my jego karszerem tutaj. Po prostu jest tak pierdolony, że nic innego nie pozostało. Trzeba go dokumentnie wypłukać z tego całego syfu. I teraz lekko dajemy mu czas, żeby sobie trochę odmoczył się w tym płynie, a delikatnie można niektóre powierzchnie przetrzeć tym szmatką taką z mikrofibry. Lecimy od góry po zbiorniku, trochę koła, silnik, i będziemy płukać, motocykl będzie luks. Koła, cylindry przelecimy taką lekką, miękką zmiotką. Tragicznie. Troszkę go przestawimy. Okay.
jest tak upierdolony, że masakra. Tylko odrobinę i koła. Możemy w innej pozycji. I troszkę jeszcze rękawicą przelecimy mu. Dobra. Puczemy. No i tyle. No i dobra, Harry se obcieknie. Szmatka. I Hanna, trzeba go wyczyścić do sucha prawie. No i dobra. Sprzęcik wyczyszczony, w miarę. To było po bardzo ciężkim syfie. Wygląda teraz to tak. Wiecie, motocykl na 100% wyczyścić jest ciężko. Natomiast myślę, że ten w tym momencie jest całkiem przyzwoicie zrobiony i nie będzie obciachu z nim gdzieś wyjechać. Był bardzo brudny. Co do czyszczenia, ja używam Makow i Makow. Jakoś przekonałem się do tych produktów. Nie, to nie jest żadne lokowanie, ale spoko. I tego używam, to mi służy, nie niszczy. I ciekawostka, matową farbę Makow protektantem tak samo można malowanie potraktować i jest fajna satynka, a zabezpieczona przed wszystkim, co z zewnątrz by na tym usiadało. Później łatwo to zmyć. Także jak się podobało, zostawcie tam te łapki i dzwonki i tam czary mary. No i okej, kochani, widzieliście, jak motocykl wygląda po czyszczeniu, takim gruntowniejszym, bo używałem do tego myjki ciśnieniowej Karshera. No niestety był tak upierdolony, że trzeba było go już przekaszerować. Generalnie wczoraj, mówię, tak jak mówiłem, motocykl pokonał prawie 600 km w deszczu, w ciężkim deszczu, gdzie tutaj były ulewy. No i generalnie nie było żadnych problemów, także wodoodporność jest ok. Dlatego odważam się od czasu do czasu, jeżeli jest mocno brudny, umyć go karszerem. Generalnie raczej z węża, delikatnie. I Makow cleaner i protektant, coś takiego mniej więcej, to jest jak plak do motocykli, ja to nazywam. Rzeczywiście daje to radę, także polecam. No to co, łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam. Aha, następny filmik będzie, kochani, o oponach. Do zobaczenia.